Witam Was. Ostatnio ktoś mnie się zapytał o te nóżki, które tutaj mam pod moją donicą. Czy mogę coś na ten temat powiedzieć? Więc dzisiaj będzie taki krótki odcinek na temat właśnie tych nóżek. Są to takie, akurat tutaj są z terakoty. Są też w plastiku, ale plastik bym nie polecił, bo wątpię, żeby był trwały. Te tutaj już u mnie mają około 2 lat i sobie spokojnie radzą. Na taką jedną donicę potrzeba 3 takie nóżki, żeby stabilnie stała. Z tego co pamiętam, zapłaciłem chyba za 3 sztuki 4 euro w niemieckim Bauhaus, także ceny nie są jakieś wygórowane. A dlaczego ich używam? Gdy donice stoją na zewnątrz, no to może być taki problem, że jak będą na podstawce i będzie jakaś ulewa, to ta woda szybko przeleci i będzie się zbierała na podstawce. I wtedy jest ten problem, że bryła nie będzie chciała wysychać, bo będzie co chwilę wciągała tą wodę od dołu. No i jak wiecie, rośliny śródziemnomorskie, właśnie tutaj oliwki i cytrusy, one nie lubią, gdy mają mokre korzenie. Więc dzięki takim nóżkom po prostu ta woda spływa i odpływa z tej donicy. Minusem tego jest taki, że po prostu trzeba wtedy trzymać te donice w miejscu, gdzie nie ma problemu, że się pobrudzi. No bo jak deszczówka przeleci przez taką ziemię, no to wiadomo, że jak wypłynie z drugiej strony, to czyściutka nie będzie. Więc na pewno jakieś tam plamy zostawi. U mnie one stoją na zewnątrz, także nie ma jakiegoś tam problemu. W tym miejscu może się pobrudzić i nic się nie stanie. Kolejną zaletą tutaj są też rozwiązany problem z mrówkami. Mrówki oczywiście mogą sobie potem wejść, ale mrówki lubią, jak mają taką zamkniętą przestrzeń, czyli jakieś małe tylko wejście pod donicę i tam sobie spokojnie jakieś gniazdo robią. Wchodzą oczywiście też do donicy, co nie jest dobre, ale w momencie, kiedy tu jest taki przewiew i powiedzmy jakiś tam drapieżnik, który mógłby te mrówki zaatakować, sobie może spokojnie wejść, no to już nie jest dla nich bezpieczne miejsce. Więc ogólnie donice, które stoją na tych nóżkach, tam nie mam większego problemu, jeśli chodzi o mrówki, więc też z tego względu mogę te nóżki polecić. Także jest to fajne taki datek do powiedzmy do ogrodu. Cena nie jest duża, bo duży podstawek kosztuje więcej niż takie 3 nóżki. Jest to stabilne, wygodne. Minus jest taki tylko, że jeśli jeszcze jest jakaś donica na podstawku, no to można to w miarę łatwo przesunąć sobie troszeczkę. Tu już takie łatwe to nie jest. Trzeba przy mniejszej donicy albo ją ściągnąć, na nowo postawić te nóżki i na nowo ustawić tą donicę. A tutaj raczej jest robota dla 2 osób. Ale sumując wszystkie plusy i minusy, tak, jest to plus. Także polecam. Trzymajcie się.